Witam serdecznie wszystkich. Zawsze z przyjemnością przyjeżdżam tutaj do Was, ale chyba nie zawsze wszyscy są zadowoleni po tym, co mówię. Nie wiem, czy dzisiaj tak będzie również. Nawiązując do tego, o czym pastor mówił przed chwilą, nie wszyscy byli szczęśliwi z tych słów, które Pan Jezus skierował do tych konkretnych zborów. Ale to było rzeczywiście do nich słowo. Będziemy czytali z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Nie wiem, czy to będzie wielka obraza, jak sobie ściągnę marynarkę. Bo strasznie tu ciepło jest u was. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. Znane 3-4 wiersze od 24 do 27. Jako taki wstęp do naszych dzisiejszych rozważań. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Ktoś, kto rzadko czyta Biblię albo jej nie czyta, po przesłuchaniu tych kilku fragmentów mógł pomyśleć, że to są wskazówki dla trenerów i zawodników. Ale coś w tym jest. Coś w tym jest. Jest pewien obraz, który apostoł Paweł maluje przed naszymi oczyma. Gdybyśmy czytali fragment wcześniej, nie będę go czytał, to powiem tylko, iż Paweł pisze o tym, iż celem jego życia stało się głoszenie Ewangelii. I dla głoszenia Ewangelii gotów był uczynić wszystko. Gotów był zrezygnować ze wszystkiego, aby stać się człowiekiem, którego Bóg w nadzwyczajny sposób może używać. I wybiegając do przodu, kolejny fragment już od 10 rozdziału, od 1 wersetu, czyli ten, który następuje bezpośrednio po tym naszym fragmencie, to fragment ostrzeżenia. To fragment, który mówi, że coś kiedyś Izrael otrzymał, ale to zmarnował. I pośrodku znajduje się ten fragment, o którym chcemy dzisiaj mówić, który czytaliśmy. Na początek chciałbym taką przykrą tezę postawić, że mam mianowicie, że dzisiaj bardzo wielu zawodników biegnie po swojemu. Wszyscy wiedzą o zasadach, wszyscy je znają, ale każdy biegnie. Nie każdy, ale wielu biegnie według swoich własnych zasad. Jest pewien problem w związku z tym, a mianowicie, że w takim razie nie wszyscy to biegną. Ponieważ wyraźnie apostoł Paweł powiada, na stadionie wszyscy zawodnicy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Tylko jeden. Zastanówmy się nad pewnymi prawidłami, które apostoł Paweł chce nam tutaj przedstawić. Ten obraz takiego sportowca jest czymś naturalnym w tamtych czasach. Grecy byli znani z tego, że lubili sport. Igrzyska tak zwane olimpijskie to właśnie pomysł antycznych Greków. Sport był popularny i sport był uważany za zajęcie, które przystaje dobremu, mądremu, odważnemu mężczyźnie. Ustalono więc też pewne zasady, które sprawiały, że takie czy inne dyscypliny sportowe musiały się odbywać wedle tych ustalonych zasad. I Paweł się do tego odwołuje. Celem sportowców było zdobycie nagrody, zwycięstwo. Ten, który zwyciężał, otrzymywał wieniec laurowy.
Po dziś dzień właściwie, jak powiada się o tym, że ktoś otrzymał laur, to wszyscy rozumieją, o co chodzi. To się stamtąd wzięło właśnie. Wieniec laurowy był symbolem zwycięstwa. I wszyscy, którzy potykali się w tych czy innych dyscyplinach sportowych, chcieli ten wieniec laurowy otrzymać. Kto otrzymywał? Tylko ten, który wygrał. Tylko ten, który trzymał się pewnych zasad. Oczywiście Paweł nie pisze tego ze względu na olimpiadę, ani ze względu na sportowców. Przywołuje pewien obraz, który dla Greków był jasny i zrozumiały. Kościół w Koryncie to przecież kościół położony w antycznej Grecji. Także i dzisiaj Korynt, położony blisko Aten, leży na terytorium Grecji. Przypomnijmy sobie, co powiedzieliśmy na początku. Co jest przed tym fragmentem i co następuje po tym fragmencie. Przed tym fragmentem Paweł mówi o tym, że oddał siebie do dyspozycji Panu Bogu, a to po to, żeby Bóg mógł używać go jako nadzwyczajne naczynie, narzędzie w celu głoszenia Ewangelii Chrystusowej. Zbierając wiele fragmentów Bożego Słowa, możemy przekonać się, że Paweł bardzo poważnie potraktował to swoje pragnienie, ale też i to Boże zalecenie odnośnie jego życia. Czytamy na przykład, że Paweł wszystkiego się wyrzeka. Wszystkiego się wyrzeka. Dwie rzeczy, na dwa słowa chcę zwrócić uwagę. Słowo wszystko i słowo wyrzeczenie. Wszystko oznacza, że jest to 100%, nic nie pozostawia. A wyrzeczenie oznacza, że to jest oddanie czegoś. Oddanie czegoś. Paweł więc w 100% oddał siebie do dyspozycji swojemu Panu. I to jest pierwsza bardzo ważna zasada, której musimy trzymać się, jeżeli chcemy być ludźmi nie tylko wierzącymi, ale wierzącymi według pewnych zasad, które Bóg ustanowił. Jest taka zasadnicza zasada, takie brzydkie powtórzenie. Jest coś, o czym każdy z nas powinien pamiętać. Mianowicie, że każdy, kto uważa się za wierzącego człowieka, jest uczniem Chrystusa. Uczniem Chrystusa. Zresztą od samego początku ludzie wierzący w Chrystusa byli nazywani uczniami. Ja myślę, że wszyscy z nas chodzili, chodzą, niektórzy być może będą chodzić do szkoły. Do szkoły chodzi się po to, żeby się uczyć. No ja wiem, że to dzisiaj różnie wygląda, ale taka jest zasada. Do szkoły chodzi się po to, aby się uczyć. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co się dzieje z uczniami, którzy się nie uczą. Oczywiście dostają dyplomy z paskiem, takie, nie z tym paskiem takim naklejonym, tylko z tym paskiem, który jest owocem tego złego dyplomu. Nie ma promocji do następnej klasy. Uczeń, który się w ogóle nie uczy, w normalnym świecie, jest poproszony o to, żeby opuścił szkołę, dlatego że nie nadaje się do tego, żeby być uczniem. Nie nadaje się do tego. Mam taką prośbę. Wejrzymy głęboko w siebie. Mamy taką możliwość. I zobaczmy, zapytajmy Pana Jezusa i zapytajmy siebie, czy jesteśmy uczniami? Uczniami Jezusa Chrystusa. Pytanie nie brzmi, czy należymy do jakiegoś kościoła. Pytanie nie brzmi, czy chodzimy do jakiegoś kościoła. Pytanie brzmi, czy jesteśmy uczniami. Jaka byłaby odpowiedź, której ewentualnie udzielilibyśmy? I jakich argumentów użylibyśmy, aby uzasadnić, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa? Jest jeden zasadniczy argument, jeden zasadniczy, a mianowicie taki, że w trakcie nauki rozwijamy się. Stąd w szkole jest klasa pierwsza, druga i tak dalej, aż po taki moment, kiedy człowiek może otrzymać dyplom magistra. Żaden siedmiolatek
który rozpoczyna naukę, po roku nie otrzymuje dyplomu magistra. To jest zrozumiałe. Nie wie wielu rzeczy, nie umie wielu rzeczy. Uczy się wiele lat i oczekuje się od niego, że on będzie krok po kroku zdobywał na tyle dużo wiedzy, będzie umiał ją wykorzystywać, tak aby któregoś dnia taki tytuł otrzymać. Czego oczekuje się od uczniów Jezusa Chrystusa? Dokładnie tego samego. Aby z roku na rok wewnętrznie, duchowo się rozwijali. Aby z roku na rok byli coraz mądrzejsi Bożą mądrością. Aby z roku na rok przybywało im duchowego doświadczenia. Aby, jak mówi Boże Słowo, mieli te swoje możliwości rozpoznawania dobrego i złego we właściwy sposób ukierunkowane. Zwróćcie uwagę, że w takim sposobie określania tego, czy ktoś należy do Chrystusa, czy nie, nie ma na razie miejsca na to, aby pytać, czy ktoś jest członkiem tego czy innego kościoła. Chodzi lub nie chodzi do kościoła. Wykonuje takie lub inne czynności, mniej lub bardziej religijne. Szukamy czegoś zupełnie innego. Szukamy uzasadnienia dla tego, aby konkretnego człowieka nazwać uczniem Chrystusa. Czy nie wiecie, że wszyscy na stadionie biegną, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę? Jeśli spojrzymy na stadion, a pewnie wszyscy widzieliśmy, na każdym stadionie jest bieżnia, mówię o lekkoatletycznym stadionie, i jest ruch, który można nazwać ruchem w przeciwnym do wskazówek zegara. I oto staje 8 zawodników do sprintu, przygotowują się, pada strzał i co widzimy? Każdy biegnie w swoją stronę. Skoro zasady nie obowiązują, to każdy ustala swoje. Czyż nie tak? Nie wszyscy muszą biec w jednym kierunku. Jedni biegną w stosunku do tych, którzy biegną prawidłowo do tyłu, inni na bok. Jeszcze ktoś inny pobiegnie w trybuny. Skoro istnieje pełna wolność i pełna swoboda kształtowania swojego życia, to dlaczegoż by nie? Czy jest to obraz zgodny z Bożym Słowem? No nie jest zgodny z Bożym Słowem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg już dawno ustalił zasady duchowego rozwoju. Mało tego, Bóg już dawno ustalił, co jest potrzebne, aby człowiek, wierzący człowiek, dotarł do mety, czyli do końca swojego życia i otrzymał laur zwycięzcy. To znaczy, mógł spędzić wieczność u boku Chrystusa. Nie mamy możliwości, żeby o tych zasadach dzisiaj mówić, to byłoby za dużo, ale wiemy, nie trzeba nas przekonywać, te zasady istnieją. One istnieją. One funkcjonują. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że takie zasady funkcjonują. Najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że ten człowiek, który chce taki laur zdobyć, musi się słuchać Chrystusa. Musi się słuchać Bożego Słowa. To jest w zasadzie podstawowa zasada. Podstawowa. Jeżeli słuchamy się Chrystusa, jeżeli słuchamy Bożego Słowa, wtedy nie zbłądzimy. W końcu to Chrystus jest i drogą, i prawdą, i życiem. Przekładając to na życie zawodnika, to Chrystus jest drogą. Wiemy, w jakim kierunku zawodnik powinien biec. Chrystus jest światłem. Nie może pomylić tej drogi. Jest jasno oświetlona, jest życiem, daje siły do tego, aby tą drogą pójść, biec. Myślę, że wielu z nas czytało wędrówkę pielgrzyma Buniana i tam to jest w cudowny sposób opisane. Bunian mówi o pewnej drodze, którą pielgrzym przebywa w ciągu swojego życia, na której to drodze czeka bardzo, bardzo wiele prób, bardzo wiele trudności, bardzo wiele sytuacji, które mogą ich z tej drogi ściągnąć. I pokazuje też i wielu takich, którzy na tej drodze stają, odpoczywają,
Niektórzy schodzą z tej drogi, inni się wracają, ale niewielu podąża tą drogą aż do błogosławionego końca. To jest też w pewnych obrazach przedstawione, ale jest to zgodne z tym, czego uczy Boże Słowo. Jest jaka wypowiedź Jezusa, która powinna wielu z nas, dla wielu z nas być ostrzeżeniem, ale też dla wielu z nas powinna być zachętą do tego, żeby się dobrze zastanowić nad swoim życiem. Kiedy pytano Jezusa o Jego powrót, o czas Jego powtórnego przyjścia, On zwrócił uwagę na pewną bardzo ważną rzecz. Mianowicie powiedział, jeśli powrócę, to czy znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę wiarę na ziemi? Może zadać sobie pytanie, a przecież będzie Kościół. Skąd takie pytanie Jezusa? Przecież będą ludzie wierzący wtedy też. Właśnie, jacy ci ludzie będą? Jacy to będą ludzie? Czy to będą ludzie, o których będzie można powiedzieć, że są uczniami Jezusa Chrystusa? Że są uczniami? Czy będzie można powiedzieć, że to są ludzie, którzy są członkami różnych kościołów? Czy to jest to samo? Powinno być to samo. Bezdyskusyjnie powinno być to samo. Ale czy jest to samo? Czy będzie to samo? Wielu, wielu biegnie, wielu bierze udział w wyścigu, ale tylko ten, który dobiega do mety, zdobywa nagrodę. Tylko ten otrzymuje laur zwycięstwa. A zachęta ze strony apostoła Pawła jest taka, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, czyli jednak stosujcie się do pewnych zasad. I znowu pamiętając o tym, co Paweł pisze przed tym fragmentem, do jakich zasad stosował się Paweł? Wyzbył się, wyrzekł się wszystkiego. Wyzbył się, wyrzekł się wszystkiego. Stał się całkowicie oddany Jezusowi Chrystusowi we wszystkich sprawach swojego życia i we wszystkich sprawach swojej służby. Nikt nie musiał go kontrolować. Nikt nie musiał pamiętać o tym, że istnieje ktoś taki jak Paweł i nieustannie go nachodzić, nieustannie go pytać, Paweł, czy ty na pewno dzisiaj również jesteś człowiekiem według serca Bożego. Nikt nie musiał pamiętać, żeby mu zwracać uwagę, iż Paweł nie robi rzeczy, które przystoją uczniowi Chrystusa. Można powiedzieć, dzisiaj byśmy to powiedzieli naszym językiem, że Paweł miał pełną samokontrolę. Nie, on nie miał żadnej samokontroli, ponieważ Paweł wyraźnie mówi, że kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny. Skąd czy gdzie leżała tajemnica głębokiej wiary i głębokiego oddania Pawła? W bliskim związku z Jezusem Chrystusem, w bliskiej społeczności z Panem. To jest coś, co jest podstawową zasadą w życiu uczniów Jezusa Chrystusa. Każdy uczeń musi mieć bliski związek ze swoim nauczycielem. Czasy, w których powstawały te słowa, charakteryzowały się tym, że kiedy ktoś stawał się uczniem jakiegoś nauczyciela, to wręcz często z nim zamieszkiwał. Ucząc się od nauczyciela, uczył się nie tylko tego, czego on mówił, ale uczył się jego sposobu bycia, sposobu życia, uczył się jego zachowań, naśladował go we wszystkim. I kiedy kończył edukację, to w jakimś sensie odwzorowywał postać swojego mistrza. Kiedy kończy się nasza edukacja tutaj na ziemi, to wierzący człowiek powinien odchodzić jako obraz tego swojego wspaniałego mistrza. Przychodzi czas, kiedy egzamin został zdany. Przychodzi czas, kiedy trzeba odejść z teraźniejszości do wieczności. A obraz, który
jest dla wielu ludzi widoczny, to jest ten obraz Jezusa Chrystusa, który winien cechować takiego człowieka. Na tym polega uczniostwo. Chrześcijanin to uczeń. Uczeń swojego Pana. Uczeń swojego Mistrza. Czy zdajemy sobie sprawę, jak wiele rzeczy na świecie by się zmieniło, gdyby Kościół składał się z uczniów, a nie z członków? To jest zasadnicza różnica. Owszem, jesteśmy członkami jednego ciała, to prawda, ale ja nie o tym mówię. Jeżeli każdy zbór składałby się z uczniów Chrystusa w całej pełni, a nie z członków, których trzeba często rozliczać z różnych rzeczy, których trzeba poganiać do różnych rzeczy, którym trzeba zwracać uwagę często, którzy często są tylko literalnie członkami, ale tak naprawdę zdarza się, że są uczniami tego świata, a nie są uczniami Chrystusa. Podkreślam, zdarza się. Nie chcę powiedzieć, że to jest większość. Jak trudno jest, aby wtedy Kościół mógł się rozwijać. Natomiast w sytuacji, kiedy Kościół składa się z uczniów Chrystusa, którzy wyznają pewne zasady, które są ustalone dla ich życia, którzy stosują te zasady w swoim życiu, to taki Kościół, można powiedzieć, że jest jedną wielką klasą, w której uczniowie pobierają nauki, rozwijają się i wielu rzeczy nie trzeba im tłumaczyć, ponieważ będąc blisko ze swoim Panem, oni to wiedzą. A przecież nie możemy mówić o doskonałości na świecie. Zobaczmy więc, jak trudno jest rozwijać się Kościołowi, który zapomniał o tym, że powinien być przede wszystkim uczniem Jezusa Chrystusa. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. O Pawle powiedzieliśmy, że to był ktoś, kto się wyrzekł wszystkiego. Czego się wyrzekł Paweł? Wyrzekł się praw należnych człowiekowi, który był wysoko urodzony. Wyrzekł się praw należnych człowiekowi świetnie wykształconemu. Wyrzekł się praw należnych człowiekowi, który był członkiem Najwyższej Rady Żydowskiej, czyli Sanhedrynu. To są rzeczy, które decydują o pozycji człowieka na tym świecie. Dzisiaj ludzie potrafią wszystko zrobić, żeby znaleźć się w tak zwanym towarzystwie. Wszystko zrobić, aby wykształcić swoje dzieci. Wszystko zrobić, żeby dorobić się właściwej pozycji. To jest to, czym żyją, to jest to, czym się karmią. A Paweł, który to miał, nie musiał się starać o to, zrezygnował z tego. Wyrzekł się tego wszystkiego, co w świecie uznaje się za coś ważnego, za coś istotnego. Dlaczego Paweł się tego wyrzekł? To jest bardzo ważne pytanie. Czy dlatego, że uważał to za godne pogardy? Owszem, jest takie słowo, które mówi, że uznaje to wszystko za śmiecie. To prawda. Ale też pamiętajmy, że on tych języków używał w swojej służbie. Pamiętajmy, że na swoje obywatelstwo rzymskie powoływał się wtedy, kiedy uważał, że dzieje mu się krzywda. Dlaczego wyrzekł się więc tego? Wyrzekł się z tego samego powodu, dla którego Jezus Chrystus, rozpoczynając służbę na ziemi, rozpoczął ją od słów: zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do was Królestwo Boże. Otóż nie da się budować Kościoła, nie da się kształtować swojego własnego życia, stosując środki tego świata. Nie da się tego zrobić. Dlatego jest konieczna zmiana myślenia. Jeżeli chcemy wejść do Królestwa Bożego, nie kiedyś po śmierci, teraz i tutaj, bo teraz i tutaj wchodzimy do Królestwa Bożego.
Jeżeli chcemy wejść do Królestwa Bożego i chcemy w Królestwie Bożym dobrze się poczuć jako pełnoprawni obywatele Królestwa, jako ludzie, którzy umieją korzystać z dobroci Królestwa, jako ludzie, którzy umieją korzystać z łaski Bożej, to musimy wyrzec się rzeczy, które kształtowały dotychczas nasze życie i które do tej pory miały dla nas podstawowe znaczenie. W przeciwnym wypadku dochodzi do sytuacji, w której wielu ludzi żyje w takim duchowym rozkroku. Owszem, Królestwo Boże tak, owszem, Jezus Chrystus tak, ale z drugiej strony jak zrezygnować z dobrej pozycji społecznej, z bogactwa, z wykształcenia dzieci? Za wszelką cenę, podkreślam. Jak zrezygnować? Czy wiecie, że to są ludzie, którzy są podobni do tych Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu? Wyszli. Ponieważ wszyscy wyszli, to oni też wyszli. Czasami zastanawiam się, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Izraelici wychodząc z Egiptu nie stanowili monolitu. Nie wszyscy się cieszyli. Wielu się cieszyło, tak, to prawda. Ale niektórzy się na pewno nie cieszyli. Zostawiali swoje domy, zostawiali swoje dobra. Niektórym było dobrze w Egipcie. A dowody na to znajdujemy w czasie ich wędrówki, gdzie oni się tam powołują na to, jakie to były dobre warzywa, czosnek, cebula, jakie ryby jedli. Pamiętali o tym. Wyszli, bo wszyscy wyszli. Ale zapomnieli o tej zasadzie, o której mówi Paweł. Czy nie wiecie, że chociaż wszyscy zawodnicy biegną, to tylko ci, którzy stosują zasady, dobiegną do mety i odniosą zwycięstwo. Tacy ludzie, którzy żyją w tym rozkroku duchowym, to właśnie ludzie podobni do tych Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, bo wszyscy poszli. Co się z nimi stało? Za wyjątkiem dwójki, wszyscy pomarli na pustyni. Czy wiecie, że żaden z nich nie wrócił do Egiptu? Do tego Egiptu, do którego tęsknili. Ale żaden też nie wszedł do ziemi obiecanej. Żaden. Jozue i Kaleb to były wyjątki, ale też widzimy ich postawę. Zostali na środku pustyni i wyobraźcie sobie człowieka, który chodzi po pustyni 40 lat. Jest szczęśliwy? O, pewnie byli strasznie szczęśliwi. Codziennie piasek, piasek, tyle piasku. Największa piaskownica na świecie. Jak nie być szczęśliwym? Oni tylko narzekali. Przez 40 lat narzekali, aż umarli. Największym nieszczęściem człowieka jest sytuacja, w której poszedł za Panem Jezusem. Są różne powody, dla których człowiek idzie. Ale w jakimś momencie zmiarkował się i pomyślał sobie, ale czy warto to wszystko tracić? Czy warto to wszystko tracić? I stanął w miejscu. Nie może iść dalej, bo wie, że jak pójdzie, to musi się odciąć od tego, co zostawił. Nie chce wrócić, bo gdyby wrócił, to by stracił. Co by stracił? Bliską społeczność z Bogiem. A nie chce tego stracić, bo przecież wie, że czegoś w życiu dotknął. Coś się zdarzyło, coś przeżył. Tego się nie da wyrzucić. Słusznie ktoś w modlitwie zauważył, że dzisiejsze czasy to nie są czasy opowiadania o tym, co było. Bóg jest żywy, Bóg działa. Bóg dotyka się ludzi. I ludzie nie mogą temu zaprzeczyć. Co więc robi taki delikwent? Siada na środku pustyni i marnuje całe swoje życie. Wiecie, kto jest największym jego wrogiem? Ci, którzy są wokół niego. Bracia i siostry. To oni są obiektem jego nieustannych żalów, jego nieustannych pretensji. Dlaczego? Dlatego, że kiedy patrzy na ich życie, to bardzo surowo ich ocenia.
Bo jak są święci, to powinni być święci. Czemu nie patrzy na siebie? Nie patrzy, bo nie chce patrzeć. On nie jest tutaj dlatego, że jest szczęśliwy. On jest, bo nie wie, co ma zrobić. Czy to jest człowiek, o którym można powiedzieć, że jest uczniem Chrystusa? Ja myślę, że za moich czasów tak było, że w każdej klasie, a przynajmniej w mojej szkole tak było, była tak zwana ośla ława. Nie wiem, czy ktoś pamięta taką instytucję jak ośla ława. Dzisiaj młodzież nie pamięta tego i nie doświadcza tego, no bo psycholodzy stwierdzili, że gdyby tam posadzić go w ośle ławy, to by się zamknął w sobie. I dobrze byłoby przynajmniej, raz byłby spokój. Ale za moich czasów to było tak, że takiego delikwenta, który się nie chciał uczyć, ale jakimś cudem chciał chodzić do szkoły, to sadzano w ośle ławie. A to była bardzo dobra instytucja, ponieważ on siedząc w ośle ławie, był skonfrontowany z całą klasą. A jak myślicie, co klasa robiła? Współczuła mu? Już go tam odpowiednio traktowali. On już wiedział, że jak tam wsiadł, to już będzie osłem. Musiał coś zrobić ze swoim życiem. Musiał coś zrobić. No, niektórzy byli, takich też pamiętam, wyjątkowo uparci, potrafili cały rok szkolny przesiedzieć w ośle ławie. Ale byli tacy, którzy szybko się reflektowali. Myślę, że nic nie byłoby złego w tym, gdyby w zborach, wiecie, co chcę powiedzieć, taką oślą ławę gdzieś postawiono, tylko boję się, że byłby pewien problem. Brakłoby miejsca na tej ławie. Albo by się okazało, że lepiej postawić ławkę dla świętych, bo byłoby mniej problemów, prawda? Ja myślę, że nie odczuwacie tego, co mówię, jako obrażanie kogokolwiek. Nie mam najmniejszej ochoty kogokolwiek obrażać. Czasami warto się z siebie też pośmiać, bo to jest zdrowe. Ale też warto zajrzeć sobie głęboko do serca i zastanowić się, co tak naprawdę ja robię ze swoim życiem? Co ja robię ze swoim życiem? Każdy zawodnik o wszystkiego się wstrzymuje. Czy wstrzymujemy się od wszystkiego? No bądźmy uczciwi. Ja nie oczekuję, że ktoś powie to głośno. Ale wobec siebie bądźmy uczciwi. Czy naprawdę wstrzymujemy się od wszystkiego? Jako człowiek, który prawie 20 lat jest pastorem, mogę odpowiedzieć za was. Pozwolicie? Nie wstrzymujemy się od wszystkiego. Wielu z nas próbuje się powstrzymać od wielu rzeczy. Wielu z nas jest takich, którzy rzeczywiście mają taki dobry okres w swoim życiu, że twardo idą za Panem, ale nie widząc zachęty ze strony innych, sami ulegają. Pomyłka. Zachętą jest Chrystus, nie inni ludzie. Wracamy znowu do tego, o czym mówiliśmy cały czas. Uczniostwo w Jezusie Chrystusie. Mistrz i uczeń, mistrz i uczeń. Gdyby Marcin Luter nie był uczniem Chrystusa, to nas by dzisiaj tu nie było. Albo byśmy byli wszyscy w pielgrzymce do różnych dziwnych miejsc. Gdyby bracia Wesleyowie nie mieli bliskiej społeczności z Chrystusem, to kto wie, czy już dzisiaj, czy już wtedy Kościół by nie powrócił na tory zwykłej religijności. Takich ludzi było tysiące w historii Kościoła. Oni nie patrzyli na innych. Często przez tych innych swoich braci w Chrystusie, swoje siostry w Chrystusie byli traktowani bardzo źle, bo byli wyrzutem sumienia. Ale oni nie polegali na człowieku. Oni polegali na Chrystusie. Byli blisko związani ze swoim mistrzem i nauczycielem. I dlatego twardo głosili Ewangelię. Ewangelię, która jest Ewangelią miłości, ale też i Ewangelią, która wymaga od człowieka. Ktoś, kto naprawdę kocha, będzie wobec tej osoby, którą kocha, zawsze wymagający.
Dlatego, że miłość sprawia, iż zależy mi na życiu drugiego człowieka. I nie zgodzę się na to, żeby marnował to życie. Dlatego, kiedy Bóg patrzy na nas, nie zgodzi się na marnowanie przez nas naszego życia. Jego ręka będzie wyciągnięta, by błogosławić zawsze i wszędzie. Jak mówi Boże Słowo, nawet jeśli my będziemy niewierni, On będzie wierny. Ale nigdy nie zrezygnuje z tego, abyśmy przedstawiali swoim życiem obraz Jezusa Chrystusa. Bo to jest Jego cel dla naszego życia. On z tego nie zrezygnuje. My oczywiście możemy zrezygnować. Ja tedy tak biegnę, mówi Paweł, nie jakby na oślep. Mówiliśmy już o tym przykładzie. Starter strzela z pistoletu startowego, każdy biegnie swoją stronę. Paweł mówi nie tak, nie jak na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Boks nie jest moim ulubionym sportem, nigdy go nie lubiłem. Ale mogę sobie wyobrazić, jakby to wyglądało. Wychodzi dwóch zawodników, staje naprzeciw siebie, gong, no i jeden i drugi machają pięściami jak cepami. Gdzie popadnie? Nie patrząc, czy drugi gdzieś jest, czy nie. Co by publiczność zrobiła? Ja sobie wyobrażam, że oni by tam uznali, że to jakiś kabaret jest, że trzeba się śmiać, że to nie jest żadna walka. Ale Paweł mówi coś innego. Paweł mówi, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Tutaj wchodzimy też na pewien teren, który można nazwać takim terenem walki duchowej. To jest oczywiście zupełnie inny temat i zbyt wiele czasu by zajęło, żeby teraz go rozpocząć. Ale chcę zwrócić uwagę na precyzję Pawła. Paweł mówi, używam pięści nie tak, jakbym w próżnię uderzał, ale uderzam precyzyjnie, celnie. Moja pięść zawsze trafia. Co jest przeciwnikiem? Co jest dla nas przeciwnikiem? Wielu powiedziałoby, no ten tam Józek, czy tam Baśka. Nie, naszym przeciwnikiem nie jest człowiek. Nie jest człowiek. Czyli w tym duchowym rozwoju, w tej drodze, którą idziemy za Panem, nie ludzie stanowią dla nas przeszkodę. Nie ludzie są tymi, z którymi mamy walczyć. Jeśli nie, to kto? No oczywiście przeciwnikiem jest szatan, ale jest to tak ogólne pojęcie, że czasami zapominamy, że nasze cele, nasze uderzenia muszą być celne, precyzyjne. Nazwijmy więc tego przeciwnika po imieniu. To grzech. To grzech. Walczymy z szatanem, ale w konkretnych przejawach, czyli w grzechach, które są wykorzystywane przeciwko nam. To jest precyzyjne uderzenie. To jest bardzo precyzyjne uderzenie. Czy walczymy ze swoimi grzechami? Czy prowadzimy taką walkę? Nie chodzi o koncentrowaniu się na grzechu, ponieważ to byłby błąd. Nasza koncentracja to koncentracja na Jezusie Chrystusie. To On jest dla nas najważniejszy. Ale w życiu napotykamy konkretne przeszkody. Takie przeszkody to na przykład lenistwo. Kto z nas przyzna się, że jest leniwy? Po uśmiechach widzę, że niektórzy owszem, a i owszem. W czym nam lenistwo przeszkadza? Czy to jest w ogóle problem jakiś? No to sami wiecie, czy wam przeszkadza. Sami wiecie, ile razy nie przeczytaliście Biblii, bo byliście leniwi. Sami wiecie, ile razy się nie modliliście, bo byliście leniwi.
Sami wiecie, ile razy nie zaangażowaliście się w służbę taką czy inną, bo byliście leniwi. Co robimy z tym grzechem zwanym lenistwem? Czy precyzyjnie w niego uderzamy? Czy jest to cios, który go powala tak, że nie podniesie się już więcej? Czy też nie jest tak, moi kochani, a tak jest najczęściej, że próbujemy paktować z grzechami? Taki grzech jak lenistwo, jak samolubstwo, taki grzech jak umiłowanie tego świata. Próbujemy paktować. Na czym polegają te pakty? Że próbujemy od tych grzechów wytargować jak najwięcej czasu dla siebie czy dla Bożych spraw, ale nie robimy z nimi porządku. One sobie gdzieś tam drzemią, funkcjonują, mają się dobrze. Czy wiecie, że kiedy Izraelici chcieli wyjść na pustynię, to Faraon, który, jak mówi Biblia, jest typem szatana, mówi: a idźcie sobie. Idźcie sobie, składajcie ofiarę, a później przyjdźcie i pracujcie. Było tak? No było tak. Faraon się zgodził, żeby oni wyszli. Zgodził się, żeby się modlili. Zgodził się, żeby składali ofiarę Bogu. Ale mówi: ale później przyjdźcie. Później żyjcie tak, jak żyliście. A Bóg mówi: nie tak będzie. Wyjdziecie z Egiptu i już nie wrócicie. Nie można paktować z grzechami. Nie można układać się z grzechem. To jest łamanie zasad, które Bóg ustanowi dla naszego życia. W jakim sensie jest rzeczą naturalną, w cudzysłowie, że człowiek ulega grzechowi. Ale jest absolutnie nienaturalne, jeśli człowiek układa się, godzi się z grzechem, próbuje z grzechem wyznaczyć pewne granice. Ty do tego momentu rządzisz, ja od tego momentu. Nie, to jest zupełnie chore. Tak być nie może. Grzech ma pewną cechę, o której często zapominamy. Grzech się rozrasta. On nie ma takiej cechy, która by utrzymywała go w granicach, w których funkcjonuje. Nie. Grzech ma taką cechę, która mu każe rozrastać się i zajmować coraz to nowe przestrzenie. Jeśli więc układamy się z grzechem, to bardzo szybko się okazuje, że po jakimś czasie grzech zajął już zupełnie nowe terytoria w naszym sercu. Musimy więc bardzo celnie uderzać w konkretnie nazwany grzech. Musimy bardzo precyzyjnie to robić, ponieważ jeśli chcemy być uczniami, jeśli chcemy wzrastać w nauczaniu, w pojmowaniu nauki Chrystusowej, jeśli chcemy przynosić owoc, to nie możemy sobie pozwolić na to, aby cokolwiek zabierało miejsce dla siebie w naszym życiu. Albo żyjemy dla Chrystusa, albo żyjemy dla tego świata. Nie ma takiej przestrzeni pomiędzy. Nie ma takiego punktu stycznego, gdzie te siły się równoważą. Nie ma takiej możliwości. Pamiętajmy o tym. Problemem, z którym się spotykamy, najczęściej jest nasze ciało. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Umartwiam i ujarzmiam. Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Nasze ciało sprawia nam na co dzień kłopoty. Na co dzień. Ja nie wiem, czy warto kogoś przekonywać, że tak jest, ale tak naprawdę jest. Nasze ciała sprawiają nam na co dzień kłopoty. Czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, pytając, dlaczego nie przyszedł na takie czy inne spotkanie, czasami wręcz umówione, a no bo coś tam się źle czułem, albo byłem zmęczony. A zawsze mówię tą samą rzecz i powiem wam również dzisiaj, nie wiem, czy to już kiedyś tu nie mówiłem. Bierz swoje zwłoki i idź tam, gdzie powinieneś pójść.
Twoje zwłoki nie będą decydowały o tym, gdzie masz przebywać. Czy wiecie, że to jest tylko opakowanie? To jest tylko opakowanie. Czasami w lepszym stanie, czasami w gorszym stanie, ale tylko opakowanie. I tak to opakowanie któregoś dnia zostanie rozebrane na części pierwsze. Nic z niego nie zostanie. Czy tak warto o nie strasznie dbać? Owszem, należy dbać o swoje zdrowie. Ale folgowanie własnemu ciału do niczego dobrego nigdy nie prowadzi. Czy apostoł Paweł nie był człowiekiem, który odczuwał zmęczenie? Co prawda, nie przypominam sobie, żeby w swoich listach napisał o tym, że jest strasznie zmęczony. Ale przecież był człowiekiem, więc musiał odczuwać zmęczenie. Ale on z tego nie robi problemu. Czy apostołowi Pawłowi brakowało czasu? Jak myślicie? Czy jego dzień miał 48 godzin, czy 24? Ja myślę, że 24. Chyba, że ktoś uważa, że 48, może 72 godziny miał na dobę. No to by wiele tłumaczyło. Jakoś w tym czasie potrafił zrobić wiele wspaniałych rzeczy. Czy to był człowiek pozbawiony uczuć? No nie, a przecież ile razy był opluwany, ile razy był biczowany, ile razy go oskarżano o najgorsze zbrodnie duchowe. Nigdy się nie obraził. Nigdy, jak to dzisiaj by powiedziano, nie zamknął się w sobie i nie powiedział, jak chcecie, to proszę bardzo, żyjcie sobie tak, jak chcecie, a ja sobie kupię tutaj ziemię i będę biznes robił. Co takiego było w tym człowieku, że ten człowiek zdecydowanie przeciwstawił się pragnieniom własnego ciała? Był w nim Chrystus. A był w nim dlatego Chrystus, że on się rzeczywiście wypróżnił. Usunął ze swojego życia wszelką przeszkodę, która by sprawiała, że to panowanie Chrystusa w jego życiu byłoby zablokowane. Czy to jest coś niedostępnego dla nas, ludzi XXI wieku? Ale rzeczywiście, że jest to całkowicie dla nas dostępne. Mamy takie same możliwości. Chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Jezus Chrystus, a Jego słów nie wolno zlekceważyć, obiecał nam, że będziemy czynili większe rzeczy niż On czynił. Z wielką pokorą i z niesamowitym drżeniem to mówię, ale przecież to jest prawdą, co powiem za chwilę. O wiele więcej ludzi było uzdrowionych po odejściu Chrystusa. O wiele więcej ludzi poznało zbawienie i poznało Boga po odejściu Chrystusa. Nawet o wiele więcej ludzi zostało postawionych do życia z martwych po odejściu Chrystusa. Przecież ta obietnica została złożona Kościołowi, nam. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od Chrystusa, ale dlatego, że On nas może wziąć w pełni w posiadanie. Może tak zamieszkać w naszych wnętrzach, może tak w nas zamieszkać, że dosłownie nie poznamy samych siebie, bo będziemy tak inni od tego człowieka, jakim byliśmy wcześniej, parę lat czy paręnaście lat wcześniej. Mamy taką okropną skłonność do tego, aby ciągle szukać dla siebie usprawiedliwienia. Ale dzieje się tak dlatego, że wielu z nas nie ma jasno określonego celu w życiu. Gdybym zapytał teraz, bracie i siostro, jaki masz cel w życiu, co byłoby odpowiedzią? Myślę, że naprawdę wielu z nas zaczęłoby wiele rzeczy tutaj wyznawać. Powiedzieliby o dobrej pracy, o właśnie wykształceniu własnych dzieci. To są wszystko dobre cele, same w sobie. Ale ilu z nas powiedziałoby dzisiaj z ręką na sercu, z radością
Ilu z nas powiedziałoby, moim celem jest Chrystus? Czy tak byś powiedział, bracie, czy tak powiedziałabyś, siostro? I czy jesteś gotowy, jesteś gotowa w związku z tak określonym celem całkowicie zmienić swoje życie? Nieprzypadkowo Paweł dzisiaj używa takiej sportowej nomenklatury. Kiedyś dawno temu, może nie aż tak dawno, bo aż taki wiekowy nie jestem, ale dawno temu sam trenowałem pewien sport, sprint. No, byłem dosyć dobry, ale nie byłem gotów zapłacić ceny. Nie chciało mi się aż tak trenować. O ile pamiętam, te treningi to były straszliwie męczące i ogromnie, ogromnie wymagające. Były treningi, po których nie byłem w stanie sam zejść z bieżni. Był nawet taki trening, pamiętam, że zemdlałem z wysiłku. Powiedziałem nie. Nie warto. Jeżeli chcemy iść za Chrystusem, jeżeli On jest celem naszego życia, jeżeli chcemy być ludźmi, którzy nie zmarnowali swojego życia, to Chrystus musi stać się pierwszy, drugi, trzeci, piąty i dziesiąty na liście naszych priorytetów. Nie dajmy się uwieść ludziom, którzy mówią, że mają priorytety. Na pierwszym miejscu Bóg, na drugim rodzina, na trzecim służba, na czwartym praca. Oni już ułożyli swoje życie. Już ułożyli swoje życie i nie będą go zmieniać. A Bóg chce być zawsze na pierwszym miejscu. I w służbie, i w życiu, i w rodzinie, i w pracy, wszędzie na pierwszym miejscu. Wszędzie na pierwszym miejscu. Iluż to ludzi rzucało pracę, ponieważ Bóg tego od nich zażądał. I przynosiło to błogosławione efekty. Byli ludzie, którzy wystawili swoje rodziny na wielkie cierpienia. Powiem tylko o jednym nazwisku, Hudson Taylor. Zna ktoś takie nazwisko? Misjonarz Chin. Dzięki jego służbie Chińczycy doszli do poznania prawdy. Ale w tej służbie jego żona zmarła. Większość jego dzieci zmarło. Dzisiaj by powiedziano, nie zadbał właściwie o swoją rodzinę. Ale chcę wam powiedzieć, że on zadbał o swoją rodzinę, bo ci ludzie odeszli do wieczności, do Chrystusa. A nie można lepiej zadbać o swoją rodzinę, jak właśnie w ten sposób. To jest dzisiaj też wielki problem wielu chrześcijan, że stawiają rodzinę przed Panem Bogiem. Rodzina na pierwszym miejscu, a Pan Bóg na drugim. Tak to brzmi naprawdę. Jak człowiek wejdzie głęboko do swojego serca, tak to wygląda naprawdę. Największym nieszczęściem takich ludzi jest to, że mają dobre relacje z dziećmi, które nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Za taką cenę? To nie jest właściwe podejście do swojego życia z Bogiem. A kogo Bóg chce wysłać do służby? Przecież 99,99% ludzi to ludzie, którzy mają rodziny. Apostoł Piotr miał żonę. Straszne przestępstwo. Do tego jeszcze apostoł Piotr tę swoją biedną kobietę ciągnął za sobą w służbie. Czy wiecie, że tak mówi Biblia? Jak ktoś nie wie, to mu później pokażę. Tak było. Czy jego żona była z tego zadowolona? No nie wiem. Teściowa przynajmniej chwilę była zadowolona, bo ją uzdrowił Pan Jezus. Ale czy żona była zadowolona? Nie wiem. Kobiety generalnie mają pewien problem. Chcą stabilizacji, spokoju, własnego domu. Ale moje kochane siostry w Chrystusie, Pan Bóg też chce, żebyście służyły. Żona Piotra też służyła.
kogo ma Pan Bóg używać do służby? Kto ma głosić Ewangelię? Kto ma uzdrawiać? Wypadałoby, że tylko ci, którzy nie są żonaci. Jakoś mało ich. Wszyscy się chcą żenić. Czy nie widzicie tu pewnego konfliktu? Nie widzicie konfliktu? To jest konflikt, ale on jest w naszych umysłach. On nie istnieje naprawdę. Nie ma naprawdę tego konfliktu. Bóg chce nas używać. Ale powiem jeszcze więcej. Wiecie, dlaczego niektórzy są tak bardzo obciążeni? Bo większość pozostałych nic nie robi. Dlatego tak wielu ludzi jest tak głęboko obciążonych. Dlatego tak wiele rodzin przeżywa tak wiele problemów, ponieważ większość rodzin nic z siebie nie daje. Mówię o rodzinach ludzi wierzących. Czy naprawdę Chrystus jest celem naszym? W ilu rodzinach każdego dnia rozpoczyna się dzień wspólną modlitwą? W ilu rodzinach każdego dnia kończy się dzień wspólną modlitwą? W ilu rodzinach ojciec codziennie prowadzi studium Bożego Słowa? W ilu rodzinach? A przecież tam się wychowują przyszli apostołowie, tam się wychowują przyszli misjonarze, tam się wychowują przyszli święci. Cóż przyjdzie ci z dobrych relacji z dzieckiem, jeśli spędzisz z nim całe dzieciństwo na układaniu klocków, na opowiadaniu bajek? Co to dziecko wyniesie z tego dzieciństwa? To tyle to otrzyma w przedszkolu, w żłobku. Tam się z nim nie będą modlić, tam Ewangelii nie będą mu głosić. Czy Chrystus jest celem, moim celem, celem naszej rodziny, mojej rodziny? Czy jestem gotów mu służyć tak, jak on chce? Czy poświęcę wszystko, wszystko, dosłownie wszystko, aby to on stał się w samym centrum mojego życia? Ewangelia Mateusza, rozdział 8. Chciałem przeczytać taki fragment, który powinien nam dać też dużo do myślenia. Wersety 18-22. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Ten fragment jest niesamowity, jeśli głębiej mu się przyjrzymy. Po pierwsze, znajdujemy człowieka, który słuchał Jezusa, został gdzieś poruszony i mówi: Panie, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. On użył nawet określenia: nauczycielu, nauczycielu. Jezus jednym zdaniem postawił go w sytuacji, w której nie mógł mieć żadnych złudzeń. Jezus mówi mu: lisy mają jamę, ptaki niebieskie mają gniazda. Czyli wszelkie stworzenie ma swoje miejsce wyznaczone i przeznaczone. Ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Nie ma dla mnie miejsca na tym świecie. Nie mogę ci zaoferować czegoś, co ty byś nazwał stabilizacją. Pójście za Chrystusem oznacza, że ja nie wiem, czego on ode mnie jutro zażąda. Ja nie wiem, czego on będzie ode mnie chciał. Gdyby wszyscy ludzie chcieli stabilizacji, kto poszedłby głosić Ewangelię do Azji, Afryki, do Ameryki? A przecież to właśnie z Europy ludzie wyjeżdżali. Często zostawiwszy za sobą wszystko, co posiadali. Bo Jezus tego od nich zażądał. A oni byli gotowi powiedzieć mu: tak, Panie, niech się dzieje wola Twoja. A inny z uczniów rzekł do niego: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Cóż złego w takim
wydarzeniu. Cóż złego, że on chciał najpierw poczekać, bo tu nie chodziło o organizację pogrzebu. Tutaj chodziło o to, że jego ojciec jeszcze żył i on był gotów pójść za Jezusem, ale jego ojciec jest stary, on poczeka, że ojciec umrze, pogrzebie go i wtedy dołączy do orszaku uczniów Chrystusowych. Czy my nie stawiamy takich warunków właśnie? Panie, nie dzisiaj, może jutro, może za rok, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze coś innego. Ale Jezus też nie pozostawił żadnych złudzeń. Ty pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią swoich umarłych. Niechaj świat zajmuje się sobą, ale ty chodź za mną. Czy jesteśmy gotowi, podkreślę po raz kolejny to pytanie, czy jesteśmy gotowi pójść za Panem bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić. Bez względu na okoliczności. Bez względu na czas i miejsce, w którym On będzie chciał nas widzieć. I kończąc jeszcze jeden fragment z 10 wersetu, od 10 rozdziału od 1 wersetu. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I od 5. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w czosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Moi kochani, ten fragment mówi nam o wielu rzeczach, ale mówi o jednej, o której chcę powiedzieć dzisiaj. Że jeśli ktoś chce pójść za Panem, chce być Jego uczniem, chce być wykonawcą Jego woli, wykonawcą Jego poleceń, to nie ma na świecie dla niego żadnego zabezpieczenia. Nie może się zabezpieczać na przyszłość. Musi całkowicie polegać na swoim Panu. Czy wiecie, jaki najlepszy biznes się w kościołach ewangelicznych szerzy? Ciekaw jestem, czy zgodzicie się ze mną. Sprzedaż ubezpieczeń. Ktoś wam proponował ubezpieczenie? Chyba łatwiej byłoby znaleźć takich, którym nikt nie proponował. Jakich argumentów używają przecież chrześcijanie, którzy je sprzedają w kościołach? Że na starość nie będziesz miał z czego żyć. No tragedia. Pan Bóg nie ma żadnej siły ani mocy, ani władzy. Że jak będziesz już stary, to będziesz niedołężny i nikt się tobą nie zajmie. No to przepraszam, to Kościół jest, czy co to jest? Ja uważam, że ludzie starzy są w szczególny sposób otoczeni miłością Kościoła i troską Kościoła. Jeżeli mamy takie myślenie, jeżeli myślę o przyszłości w kontekście ubezpieczania się, to wiecie, że już w tym momencie praktycznie wyłączam się spod Bożego błogosławieństwa. Nie dlatego, że Bóg nie będzie mi błogosławił. Dlatego, że ja tego nie potrzebuję. Ja już mam zabezpieczenie. Już go mam. Niektórzy z nas pewnie czytali taką książkę W cieniu wszechmogącego, napisaną przez wdowę po Jimie Eliocie, człowieku, który głosił Ewangelię w Ameryce Południowej. I któregoś dnia zapytano go, czemu się nie ubezpieczy, skoro takie podróże niebezpieczne odbywa. I on wtedy powiedział: jedynym moim zabezpieczeniem jest Jezus Chrystus. I nie chcę, żeby kiedykolwiek było inaczej. W wieku 29 lat oddał swoje życie. A jego żona nie załamała się, nie przekleła Pana Boga, tylko spakowała swoje rzeczy, wzięła ich malutką córeczkę i kilka lat później wylądowała
w Amazonii, aby głosić Ewangelię. Jak się ci Indianie dowiedzieli, że to jest żona tego człowieka, którego zamordowali, to się nawrócili. Wtedy się nawrócili. Co jest naszym zabezpieczeniem w życiu? Co jest moim zabezpieczeniem? Może niektórzy mają konta i skrzętnie ukrywają to przed Kościołem, ale mają zabezpieczenie. Może niektórzy mają dobre układy i myślą sobie, ach, w przyszłości nic mi się złego nie zdarzy. Inni mówią, przecież muszę ciężko pracować, bo co z moimi dziećmi, co z moją rodziną. Nie pochwalę leniów. Uważam, że lenistwo jest całkowicie niechrześcijańskie. Ale ten sposób myślenia jest również niechrześcijański. Całkowicie niechrześcijański. Jeżeli nie potrzebujemy Chrystusa, a myśląc tak, robiąc tak, mówiąc tak, deklarujemy, że Go nie potrzebujemy, to też i niczego w życiu nie osiągniemy. I niczego nie dokonamy na niwie Królestwa Bożego. To nie jest prawdą, że aby mieć Boże błogosławieństwo, trzeba koniecznie być niewykształconym i biednym. To jest nieprawda. Jedno nazwisko tylko podam, hrabia Cicendorf. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie nazwisko z historii Kościoła. Człowiek, który, dzięki któremu Kościół braci Morawskich mógł przetrwać po ogromnych prześladowaniach i przynieść wspaniałe owoce już później w czasie przebudzenia w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. Bogaty człowiek, który użył swoich bogactw jako środka służącemu Chrystusowi. A przecież to nie jeden jedyny. Bóg jest istotą nadzwyczajną, zupełnie niezwykłą. I powiem wam, że kiedy czasami zastanawiam się nad tym, kim jest Bóg, to jedyne, co mi przychodzi jako reakcja, to łzy do oczu, ponieważ nie jestem w stanie w ogóle pojąć, jak może istnieć taka istota, która nas tak bez jakichkolwiek wdzięczności czy wzajemności w nieprawdopodobny sposób miłuje. Ale Bóg nie tylko nas miłuje, nie tylko mnie miłuje. Te tysiące ludzi, którzy wokół nas żyją, są też otoczone Jego miłością. Ale to na nas Bóg zlał odpowiedzialność za głoszenie im Ewangelii. A jak mamy to czynić, jeśli Chrystus nie jest treścią naszego życia? Jeżeli nie jest celem naszego życia? Jeżeli się nie rozwijamy w Chrystusie? Jeżeli nie biegniemy we właściwym kierunku? Jeżeli nie oczekujemy zwycięstwa? Ilu ludzi wierzących codziennie odbywa tysiące rozmów? A o czym rozmawiamy? O polityce, o pogodzie, o zakupach, o wczasach. Tak niewiele jest rozmów, które są rozmowami o Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus nie jest celem, nie jest sensem, nie jest wszystkim dla mojego życia. Przecież dzielę się z innymi tym, co jest dla mnie najcenniejsze. Nie tym, co jest drugorzędne. Nie rozmawiam o rzeczach, które mnie nie interesują. Rozmawiam o tym, co jest najważniejsze dla mojego życia. Czy jestem uczniem Jezusa Chrystusa? Czy kiedy patrzę na swoje życie, to mogę powiedzieć, dzisiaj mogę powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że przez ostatnie 2 lata poznałem z Ciebie coś, co było wcześniej dla mnie zupełnie zakryte. Że przez ostatnie 2 lata moja miłość do Ciebie wzrosła. Że kiedy patrzę na Ciebie, kiedy słucham Ciebie, to moje serce jest dzisiaj o wiele bliżej Ciebie samego niż 2, 3, 5, 10, 50 lat temu. Na tym polega być uczniem. Na tym polega poznawanie Pana, rozwój, ale też i wtedy, kiedy my się rozwijamy, wtedy, kiedy my jesteśmy bliżej Pana, kiedy On nas wypełnia, to się z nas wylewa. Czyż Biblia nie mówi o tym, że rzeki wody żywej wyleją się z nas na zewnątrz? Co wylewa się z mojego serca? Co wylewa się z moich ust?
Przecież sami wiemy, ile w nas jest gorzkości, ile pretensji, ile żalów, ile czasami, no, trzeba to powiedzieć, również i plotek. Czy to się powinno wylewać z serca przepełnionego Bożą miłością? Czy znajdujemy gdziekolwiek Jezusa, który zajmuje się plotkami, zajmuje się pretensjami, obmawianiem? Przecież Jezus przyszedł do Izraela, który był pod okupacją rzymską. Czy widzimy w nim nienawiść do okupanta? Nienawiść do Żydów? Do Rzymian, przepraszam? Nie ma w nim czegoś takiego. Dlatego, że był przepełniony Bożą miłością. Kochał człowieka. Wiedział, że jeśli człowiek nie pozna zbawienia, które jest przez niego przygotowane, to pójdzie na zatracenie. Nie ma ważniejszej rzeczy, nie ma ważniejszej informacji. Posłuchajcie, co mówią dzienniki, co mówi telewizja, radio, co mówią prasa, co mówią tak zwane autorytety. Ani jednego słowa o konieczności zbawienia. Dlaczego? Bo oni nie wiedzą, bo są nieświadomi, bo żyją w ciemnościach. Owszem, niektórzy robią to celowo, ale czy nas to nie dotyka? Czy nam to jest obojętne, że ci wszyscy ludzie pójdą na zatracenie? I co któregoś dnia? Jak my sobie to wyobrażamy, że staniemy przed Bogiem i powiemy: Panie, w tym mieście to jedynie ja byłem sprawiedliwy. Jak to dobrze, że mogę żyć w wieczności. Czy nie boimy się, że Bóg powie: uczynię cię odpowiedzialnym za krew tych ludzi, którzy wokół ciebie zmarli i nie usłyszeli od ciebie Ewangelii. Ta krew do dzisiaj woła z ziemi przeciwko tobie. Czy tego się nie boimy? Czy to nam jest obojętne zupełnie? Jacy ludzie mają służyć Bogu? Jacy ludzie mają głosić Ewangelię? To jacy specjalni, wyhodowani tacy gdzieś? Tacy, którzy nie mają rodziny, nie mają żadnych pragnień? Nie ma takich ludzi. To my mamy głosić Ewangelię. To my mamy żyć świętym życiem. To wasze dzieci mają być świadectwem dla dzieci niewierzących. To wy macie być światłem dla tych, z którymi każdego dnia się spotykacie. To wasze życie ma być wyrzutem sumienia dla tych, którzy otaczają was jako niewierzący. To Bóg nas wybrał, nie kogoś tam. Nas wybrał do takiej służby. Świętość jest, można powiedzieć, immanentną cechą chrześcijanina, czyli czymś nierozwiązywalnie powiązanym z chrześcijaninem. Chrześcijanin to święty. Jeżeli czytamy listy, które pisze apostoł Paweł, i nie tylko on, to zaczyna się od słów: do świętych. Do świętych. Czy jestem świętym człowiekiem? Czy jestem świętym człowiekiem? Ja wiem, że wielu, właściwie wszyscy się wzdragają przed tym, no jak tak o sobie powiedzieć, że jestem święty. No ale odwróćmy to. Dlaczego nie jesteś święty? Kto ci dał prawo do tego, żeby nie być świętym? Czyż Biblia nie mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty? Kto nam dał prawo, żeby nie być świętymi? Kto nam dał takie prawo, żeby Chrystusa stawiać nie na pierwszym miejscu? Kto nam dał takie prawo? Czy jest to prawo, które nakazuje nam Boże Słowo? Nie. To jest prawo, które sami my, ludzie, sobie ustalamy. Bo jest nam z tego powodu wygodnie. Bo możemy obniżyć wtedy poprzeczkę wymagań. Ale nie jest to zgodne z wolą Bożą. Jeżeli kogoś w jakikolwiek sposób uraziłem, to mogę tylko powiedzieć: wybaczcie. A z drugiej strony, jeżeli mnie zaprosicie, to powiem wam to samo. Bo tak mówi Boże Słowo. Nieważne, co my mamy na sercu, co mamy na myśli. Tak mówi Boże Słowo i wszystkich nas to obowiązuje. Tak samo mnie, jak i każdego z nas tutaj. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ Bóg nas zbawił. Ale nie możemy być teoretycznie wyjątkowi.
Jesteśmy, mamy być wyjątkowi w sensie praktycznym. Czyli nasze życie musi być również wyjątkowe. Amen? Amen? No nie zapytam trzeci raz, ale co tam? Amen? Amen. No, amen.